Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. W ubiegłym roku poświęciliśmy odcinek Światowemu Forum Ekonomicznemu, Teorii Wielkiego Resetu i tematom poruszanym na konferencji w Davos. Czas powrócić do szwajcarskiego kurortu, w którym inaczej niż rok temu, kiedy obrady prowadzono zdalnie z powodu epidemii koronawirusa, uczestnicy ponownie spotkali się na żywo. Tegoroczny czterodniowy szczyt odbył się między 23 a 26 maja pod hasłem Historia w punkcie zwrotnym Polityka rządów i strategie biznesowe. Przed rozpoczęciem konferencji Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, zwięźle przedstawił najważniejsze tematy. Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos będzie najbardziej aktualne i doniosłe od czasu założenia forum ponad 50 lat temu. Powrót wojny, epidemie i kryzys klimatyczny wszystkie te destrukcyjne siły wyhamowały globalne ożywienie. Te kwestie muszą zostać poruszone w Davos. Zwłaszcza światowy kryzys żywnościowy wymaga naszej natychmiastowej uwagi. Powrót wojny dotyczy oczywiście inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Epidemie odnoszą się do rozprzestrzeniania wirusa COVID-19, a kryzys klimatyczny to temat podnoszony od lat. Dzień pierwszy. Przed szczytem podjęto istotną decyzję. Wykluczono przedstawicieli Federacji Rosyjskiej z udziału w konferencji na znak sprzeciwu wobec inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Klaus Schwab zapewnił, że forum w Davos w pełni popiera Ukrainę i jej mieszkańców. Dodał, że rosyjska agresja będzie w przyszłości opisywana jako złamanie powojennego, postzimnowojennego porządku. Pierwszego dnia konferencji przemawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski, który zdalnie połączył się z uczestnikami szczytu. Po podziękowaniu za międzynarodowe wsparcie udzielone jego ojczyźnie, przedstawił wizję podźwignięcia Ukrainy po wojnie. Koszty odbudowy oszacował na około 500 miliardów dolarów, a jako jeden z instrumentów służących finansowaniu odnowy kraju, zaproponował utworzenie specjalnego funduszu zasilanego pieniędzmi z zajętych lub zamrożonych rosyjskich aktywów. Kolejnym tematem była przyszłość globalizacji. Czy procesy integracji międzynarodowych rynków i ogólnoświatowy swobodny przepływ dóbr i usług wytrzymają mimo wojen i załamania łańcuchów dostaw w ostatnich latach, czy ulegną spowolnieniu, czy może nastąpi odwrotny proces i czeka nas deglobalizacja? Były premier Finlandii Aleksander Stubb przewidywał gruntowne zmiany w przyszłych porozumieniach gospodarczych. Według niego staną się znacznie bardziej elastyczne oraz, co ważniejsze, regionalne i ograniczone do mniejszych obszarów. Durował mu prezes Procter Gamble International Operations na Europę, Loïc Tassel, zdaniem którego czeka na trend znacznej regionalizacji łańcuchów dostaw, a w przypadku jego własnej grupy kapitałowej ponad 90% towarów przeznaczonych na rynek europejski zostanie wyprodukowanych w Europie. Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Krystalina Georgiewa, Wystąpiła w obronie idei międzynarodowego handlu, choć przyznała, że światowa gospodarka stoi jej zdaniem wobec największego wyzwania od czasów II wojny światowej. Wielu uczestników forum, w tym wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck i dyrektor naczelna City Jane Fraser, odmalowało pesymistyczny obraz przyszłości gospodarczej świata. Habek zapowiedział globalną recesję, która zachwieje stabilnością światowej gospodarki, a zdaniem Fraser recesja czeka Europę, podczas gdy resztę świata czeka spowolnienie gospodarcze. Ważnym tematem pierwszego dnia był globalny kryzys żywnościowy, ponieważ wojny i skutki epidemii COVID-19 spowodowały gwałtowny wzrost cen żywności i energii. W trakcie panelu Averting the Global Food Crisis postawiono ponurą tezę: Świat może czekać najcięższy kryzys żywnościowy od dziesięcioleci. Uczestnicy kolejnej dyskusji, czyli Blue Foods for a Sustainable Future, przedstawili jedną z możliwości złagodzenia kryzysu. Postawienie na tak zwaną niebieską żywność, czyli żywność możliwą do wyprodukowania z zasobów mórz, rzek i jezior. Skazano na potencjał korzystania z zasobów wód w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dzień drugi. Sekretarz Generalny NATO, Jens Stoltenberg, w swoim wystąpieniu ostrzegał przed zagrożeniem ze strony zarówno Rosji, jak i Chin. Wspominał o konieczności ochrony wartości i przeciwstawiał takie działania patrzeniu jedynie na zysk. Wolność jest ważniejsza niż wolny handel, a ochrona wartości jest ważniejsza niż zysk. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podkreślała tragiczne skutki wojny na Ukrainie, gdzie utknęło około 20 milionów ton pszenicy, a działania wojsk rosyjskich, takie jak konfiskata zapasów i maszyn rolniczych, albo niszczenie magazynów zboża, przyrównała do najczarniejszych kart z historii, Lat 30. ubiegłego wieku. Zdaniem von der Leyen, Ukraina musi wygrać tę wojnę, a agresja Putina musi być strategiczną porażką. Przewodnicząca powiedziała o propozycji Komisji Europejskiej: wsparcie powojennej odbudowy Ukrainy kwotą 10 miliardów dolarów. Byłby to największy w historii pakiet dla państwa trzeciego. Drugi dzień poświęcono również tematowi energetyki i kryzysu klimatycznego. Zdaniem dyrektora wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatiha Birola mamy do czynienia z pierwszym globalnym kryzysem energetycznym. Z kolei wysłannik prezydenta USA do spraw klimatu John Kerry przestrzegał przed wykorzystaniem obecnego kryzysu jako wymówki służącej powrotowi do większego korzystania z paliw kopalnych. Według Kerego należy działać w odwrotnym kierunku, przyspieszyć inwestycje w technologie energii odnawialnych, aby czym prędzej wdrożyć postanowienia porozumienia paryskiego. Bill Gates wypowiadał się na temat możliwości przyszłych pandemii. Gates ponownie naciskał na konieczność tworzenia globalnych struktur, które będą w stanie wykrywać i reagować na wszelkie epidemiologiczne zagrożenia. Wtrącała mu przewodnicząca partnerstwa WHO na rzecz zdrowia matki, noworodka i dziecka Helen M. Clark. Jej zdaniem państwa zaniedbują koordynację działań i opóźniają antyepidemiczne zmiany w swojej polityce, odkąd epidemia COVID-19 zaczęła być w odwrocie. Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, Matthias Korman, w czasie panelu Reimagined Global Tax System, mówił o założeniach międzynarodowego porozumienia dotyczącego opodatkowania korporacji oraz o trudnościach we wdrożeniu w życie jego zasad. Podstawowym założeniem OECD przy tworzeniu zrębów projektu było przekonanie o szkodliwości dotychczasowej konkurencji podatkowej w odniesieniu do osób prawnych. Proponowanym rozwiązaniem miałaby być modernizacja systemów podatkowych na światową skalę, oparta na dwóch filarach. Po pierwsze, część zysków korporacji międzynarodowych musi być opodatkowana w miejscu, gdzie towary lub usługi firmy są wykorzystywane lub konsumowane. Po drugie, ma zostać wprowadzony globalny, minimalny podatek dla osób prawnych w wysokości 15%, który ma ograniczać konkurencję między krajami w zakresie stawek podatkowych oraz zniechęcać firmy do przenoszenia zysków za granicę. Dzień trzeci. Trzeciego dnia szczytu w czasie konferencji What's Next for the Global Growth podniesiono temat znaczącego wzrostu poziomu niepewności w światowej gospodarce. Rosnące koszty utrzymania i stale wzrastająca inflacja powodują, że zwłaszcza w krajach rozwijających się, wzrost gospodarczy ma być o około 5% niższy niż przed pandemią COVID-19, przewidywała pierwsza zastępczyni dyrektor zarządzającej MFW Gita Gopinath. Ponownie pojawił się temat globalnego kryzysu żywnościowego i doprowadził do starcia opinii na temat wolnego handlu oraz implementowania embarg. Ngozi Okonjo-Iweala, dyrektor generalna Światowej Organizacji Handlu WTO, przestrzegała przed krótkowzrocznymi próbami zwalczania skutków tego kryzysu przez wprowadzanie zakazów eksportu żywności za granicę. Jednym z krajów, które uciekły się do takiego rozwiązania, są Indie. A minister do spraw handlu Indii, Piyush Goyal Bronił zasadności tej decyzji. Jego zdaniem, kraj przeznaczał do niedawna zbyt wiele z nadwyżki pszenicy na eksport, a kiedy ostatnio nawieziła go niszczycielska susza, to takie działania okazywały się zgubne w skutkach dla lokalnych społeczności. Według niego, bez wprowadzania zakazu eksportu, byłoby zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe Indii. Firma farmaceutyczna Pfizer ogłosiła, że będzie dostarczać leki i szczepionki chronione patentami do 45 krajów o niskich dochodach na zasadzie non-profit. Dotychczas Pfizer zarobił niemal 37 miliardów dolarów w 2021 roku dzięki szczepionce przeciw COVID-19 swojej produkcji. Kolejne firmy ogłosiły, że dołączają do inicjatywy First Movers, czyli działań na rzecz dekarbonizacji świata. Zobowiązały się do tego m.in. Ford, Microsoft czy FedEx. John Kerry ma nadzieję na skierowanie jak największej liczby przedsiębiorstw w kierunku, który określił jako głęboką dekarbonizację. Dzień czwarty. Czwarty dzień konferencji zdominowało wystąpienie kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który potępił rosyjską agresję na Ukrainie i zadeklarował rychłe uniezależnienie się Niemiec od dostaw ropy z Rosji. Ostatnim z tematów była przyszłość wirtualnej rzeczywistości oraz tzw. meta-świata. Płynnej integracji świata cyfrowego i fizycznego, jak nazwała to zjawisko dyrektor generalna Magic Leap, Peggy Johnson. Szczególne miejsce zajęła problematyka zagrożeń i niebezpieczeństw przyszłego metaświata. Minister spraw sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omar Sultan Al-Olama, podkreślał trudności w kontrolowaniu i regulowaniu przestrzeni cyfrowej, wynikające m.in. z różnorodności systemów prawnych w różnych krajach. Jego zdaniem niezbędny będzie ponadpaństwowy organ regulacyjny, taki jak dzisiejsze ONZ, którego zadaniem będzie monitorowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Podsumowanie. Wyciągnięcie wniosków z rozmów na tegorocznym szczycie w Davos wymaga, jak to zwykle bywa w przypadku podobnych konferencji, dokonania przesiewu ogromnej ilości pustych haseł i frazesów, aby dotrzeć do tego, co proponują uczestnicy spotkania. Choć to może przypominać szukanie igły w stogusiana. Kilka rzeczy widać wyraźnie. Po pierwsze, wykluczenie przedstawicieli Federacji Rosyjskiej z konferencji oznacza wspólne stanowisko większości występujących stron w sprawie inwazji na Ukrainę. Po drugie, wojna, epidemia, kryzys żywnościowy i kryzys klimatyczny były głównymi tematami zajmującymi uczestników szczytu. Po trzecie, wsparcie Ukrainy w procesie powojennej odbudowy będzie ogromnie kosztownym przedsięwzięciem dla krajów Europy. Po czwarte, Wydarzenia ostatnich kilku lat, w szczególności okres lockdownów i przerwanie łańcuchów dostaw w czasie epidemii COVID-19, mocno naruszyły entuzjazm i optymizm światowych liderów w temacie gospodarczej globalizacji. Po piąte, ale jednocześnie wzmocniły ich przekonanie co do konieczności postawienia na globalizm w polityce i stworzenia politycznych, ponadnarodowych instytucji kontrolujących wiele dziedzin życia. Od projektu ogólnoświatowego opodatkowania korporacji przedstawionego przez OECD przez pomysł zbudowania globalnych struktur przeciwdziałania przyszłym pandemią, aż po ciało regulujące i kontrolujące działanie w wirtualnej rzeczywistości i w tzw. metaświecie. Jaka część z pomysłów, projektów i przewidywań uczestników szczytu Światowego Forum Ekonomicznego znajdzie przełożenie na rzeczywistość, może nam pokazać tylko czas.